Witamy Państwa. Jak co roku 1 stycznia spotykamy się na działce u byłego wojewody pana Tadeusza Piekarza, a tutaj główny pan organizator tych spotkań, pan Fryderyk. Może nie główny, ale pani wojewodzina Halina Piekarz zaproponowała mi swojego czasu po śmierci Tadeusza. Czy bym się nie zgodził tu kontynuować i spotkania, no i przy okazji dbać o tą niby działkę. No. Spotykamy się tu od czasu, mniej więcej od gdzieś w roku może 86 postawiliśmy tą budkę, znaczy ten domek. No i w tym czasie zaczynamy się tu spotykać co roku. Inna rzecz, że w pełni stanu wojennego jeszcze tego domku nie było. Spotykaliśmy się tu po koleżeńsku, no, ludzie opozycji. Już wielu odeszło, świętej pamięci, no przykre, ale czas leci do przodu. Jak liczne są to przeważnie spotkania? Czy tych ludzi przybywa, czy raczej się wykrusza? Czy są to też nowi ludzie? Starszej generacji wielu się wykruszyło. Znaczy nie tyle wykruszyło, no odeszli. A wiele osób jest nowych, którzy lubią tu przychodzić 1 stycznia. No i powspominać stare dobre czasy. Dobre dla niektórych, prawda? Rozmawiam z panem wojewodą Jerzym Millerem. Mam do pana pytanie, jak długo bierze pan udział w tych styczniowych, pierwszostyczniowych spotkaniach? Pracowałem z Tadeuszem Piekarzem, wojewodą krakowskim. I nie można tylko i wyłącznie spotykać się w urzędzie. Nieraz podejmować trudne decyzje, a unikać spotkań takich prywatnych, a śmiem powiedzieć przyjacielskich. Spotkania noworoczne tutaj, na działce Tadeusza Piekarza, to już jest tradycja. Tradycja, na początku której nie byłem, ale właśnie w latach 90., gdy wspólnie z Tadeuszem pracowaliśmy w Urzędzie Wojewódzkim, zostałem zaproszony. Raz, drugi, trzeci. I jakoś sobie trudno wyobrazić mi już dzień noworoczny bez spotkania tu, w tym miejscu, z tymi ludźmi. Są to osoby, które miały odwagę w latach 80. walczyć o to, żebyśmy mogli w innej Polsce żyć. I to jest pełna wspomnień, ale również i śmiechu, żartów. W dobrym, przyjacielskim gronie spotkanie rozpoczynające, jak się nam udaje, kolejny dobry rok. Proszę mi powiedzieć, których ze swoich kolegów tutaj, że tak powiem, już zabrakło, a z którymi często mieli Państwo się okazję spotykać? Kogo Pan tutaj wymieni? Przede wszystkim zabrakło gospodarza. I to jest coś, o czym chcę powiedzieć, bo bez Tadeusza nie byłoby tych spotkań, bo miał taką zasadę. Jeżeli chcesz mieć sukcesy, to musisz mieć drużynę. A drużynę się nie tworzy inaczej, jak tylko przez dobranie ludzi, którzy cenią sobie w życiu podobne wartości. I te spotkania to między innymi jest spotkanie takiej jego drużyny, mimo że jego zabrakło. A gdzieś ta atmosfera, którą on wytwarzał, ciągle jest obecna. Na spotkaniu noworocznym nie może zabraknąć pana Józefa Lasoty, posła Rzeczypospolitej Polskiej. Może pan przybliży nam historię spotkań tutaj pierwszostyczniowych na działce pana Tadeusza Piekarza? No ja po raz pierwszy na działce byłem wtedy, kiedy tu właśnie była kopana piwniczka.
pod właśnie ten altankę. I to był czas, kiedy razem pracowaliśmy, kiedy rzeczywiście oprócz działalności wcześniej w Solidarności, a później Tadeusz Piekarz, który został wojewodą, właściwie nas trochę zmusił do tego, żeby z nim współpracować, czego nie żałuję, bo to był wspaniały okres i rzeczywiście byłem najpierw dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego, potem przez rok wicewojewodą. Tadeusz Piekarz był osobą, która potrafiła dobrze współpracować z ludźmi, jak również potrafiła docenić wszystkich. No, ja nie jestem w stanie powiedzieć, ile tych spotkań tu było, ale ta tradycja, która tu jest, jest po prostu taką tradycją właśnie głównie dla spotkania, dla pamięci o Tadeuszu. Spotykamy się, jak widać, już nie tylko ci, którzy mają trochę lat, ale również przychodzą młodzi. No i taka tradycja się utarła na działce u Tadeusza. Ja myślę, że to również przekazywanie takich dobrych fluidów, które Tadeusz Piekarz tutaj miał, jest rzeczą ważną. Ważne, żeby również młode pokolenia mogły czasem, nawet na zasadzie takiego luźnego spotkania, porozmawiać z innymi, którzy w tamtych czasach działali, którzy w różny sposób przyczynili się do tego, że dzisiaj mamy tą Polskę, ten kraj wolny i trzeba powiedzieć, bardzo zmieniony pozytywnie. Także ja dziękuję, że również wy jesteście tu dzisiaj razem z nami, bo ten przekaz warto by było utrwalić. Mamy przyjemność z panem Tomaszem Piekarzem. Proszę nam powiedzieć, jaki jest w ogóle przebieg spotkania tutaj na działce zawsze 1 stycznia. No to jak widzieliście państwo w środku, to jest spotkanie przyjaciół, wypróbowanych przyjaciół, tak, współpracowników taty, spotykających się od lat. No można powiedzieć, że trzeba być dumnym, że tyle osób, bo czasem tu jest 20, czasem 30 osób przewijających się, ktoś pada na godzinę, ktoś na trochę dłużej, spotykających się od lat i właśnie tego dnia, 1 stycznia, czyli można powiedzieć, każdy ma prawo być zmęczony, a jednak ci ludzie się spotykają po to, żeby być sobą. Czyli tradycja nadal trwa. Tradycja nadal trwa, spotyka się grono przyjaciół, którzy zakładali Solidarność, którzy walczyli o to, żebym ja mógł teraz z kolegami również się tutaj spotkać, czy wyjechać za granicę swobodnie, czy studiować gdzie mi się podoba. Oczywiście, że poglądowo pewnie dzieli ich teraz niektórych przepaść, natomiast mogą się tutaj spotkać, porozmawiać. Jak wyglądają wewnątrz takie spotkania? Czy spotykają się państwo, czy to jest takie spotkanie opłatkowe, czy... To jest spotkanie opłatkowe, natomiast każdy przynosi z sobą coś. Ktoś przynosi ciasto, ktoś przynosi kiełbasę, ktoś robi bigos. Tak, żeby przez te parę godzin, które tutaj jesteśmy, nie było to spotkanie polegające na samej konferencji i wymianie poglądów, tak? Panuje tutaj raczej luźna atmosfera? Bardzo luźna, nie widziałem żadnego z urzędujących bądź byłych ministrów, prezydentów w krawacie i garniturze. To w takim wypadku nie pozostaje nic innego życzyć, aby te spotkania w takim formacie i w takim klimacie trwały jak najdłużej. Dziękuję bardzo. Tata miał dość spore zdolności artystyczne, jak widzieliście tam na poprzednich zdjęciach, grał na fortepianie, trochę też malował, jeden z jego obrazów wisi, to jest obraz papieża Jana Pawła II, wisi w katedrze na Wawelu, a w obozie internowanych, ponieważ było dużo czasu, robili takie tak zwane czekanki, wytłaczanki w blasze, czasem z stópki po paście do zębów. I tu jest jeden jedno z takich jego dzieł. Przedstawia strajk w Stoczni Gdańskiej, a obrazek poniżej, to co widział przez kraty, bądź tak sobie wyobrażał. Nie wiem, czy proszę tutaj zauważyć, jestem ja, mama i moja siostra. Sam krzyż podobno pochodzi ze stołka komendanta obozu dla internowanych. Pan profesor Jerzy Wietolani i pan Edward Nowak. I jak panowie wspominają osobę pana Tadeusza Piekarza? To był fantastyczny facet. Ja go znam dawno, właściwie od 80 roku tak naprawdę, gdy znalazł się w składzie zarządu regionu Małopolska
Regionu Solidarności. Ja z kolei działałem w hucie Lenina, tak? Takie tak, fajne imię nosiło. Tak, to było Lenin. No, chociaż nie byliśmy kolegami z Leninem akurat. No, nie specjalnie go lubili. Tak, o tak by można powiedzieć. Ale huta Lenina, była to nazwa huta Lenina i tę hutę rzeczywiście, i to była najsilniejsza rzecz, na której opierał się właściwie zarząd regionu, prawda? Bo myśmy się poznali w tym zarządzie regionu, prawda? W jakiś sposób. No i Tadeuszem, tak on był wtedy A Tadeusz był tak. Szefem Solidarności w wojskowych zakładach, tak zwanych WSK Kraków. Tak. No i to jest jakby tamten okres. No potem oczywiście stan wojenny. Ja akurat siedziałem, więc nie miałem szczególnie na początku okazji kolaborować, ale potem żeśmy współpracowali. Tak, a ja przyszedłem do zarządu regionu właśnie w 1986 roku, kiedy zaczęła się możliwość reaktywacji Solidarności. I to był, ale to w ogóle były cudowne czasy. Ja muszę powiedzieć, że to było coś pięknego, bo właściwie tak jak sądzę, tylko jakbyśmy wtedy byli w tych zarządzie, już właśnie tam, kiedy Solidarność znowu wychodziła, tam byli ludzie z tak różnych opcji, z tak różnych tych. I my się ciągle trzymamy. Czy to jest Jurek Zdrada, czy to jest Basia Niemiec, czy, ktoś, czy Jacek Smagowicz. Jurek Milewski, Józef Lasso, Krzysiek Gerli. Tak, ludzie Maciej rozrzuceni, w tej chwili rozrzuceni po różnych punktach mapy politycznej. Ale ciągle... Są też bezpartyjni. Tak, są też bezpartyjni. Właśnie, no my na przykład. Na szczęście ale to jest coś ważnego, że nas jednak jednoczył ten duch walki ze wspólną rzeczą. Kiedy ten wspólny wróg zniknął, każdy zaczął, prawda, walczyć potem z jakimś dodatkowym. Ale to były fantastyczne rzeczy i też trzeba powiedzieć, że Tadeusz Piekarz tutaj, to była niesłychana osobowość. On w jakiś sposób, to znaczy, czy oddaliście sprawiedliwość Stefanowi Jurczakowi, prawda? Tak, było wielu takich. Ale Tadeusz nie bez powodu został właściwie wojewodą krakowskim i tutaj był tak samo fantastyczny. Ja szczególnie też z tego okresu pamiętam, ponieważ ja byłem wtedy wiceprezydentem Krakowa. Tadeusz był wojewodą, więc łączyły nas stosunki czysto zawodowe, tak? Ja walczyłem o to, żeby jak najwięcej było dla Krakowa, żeby jak najwięcej dla państwa, no ale to są subtelności. Tak, a ja z kolei, prawda, w momencie, kiedy Solidarność zwyciężyła, to doszedłem do wniosku, że więcej zrobię dla Polski w nauce niż w polityce i wobec tego powiem do nauki. Bardzo dobra konkluzja. Bo mogłem tam zrobić więcej, natomiast mnie z kolei z Tadeuszem łączyły więzi przyjaźni zupełnie właśnie taki nie, po prostu lubiliśmy się i szanowali. Ale jeszcze chciałem o jednym okresie w życiu Tadeusza wspomnieć, który też mi jest jakby bliski. Jak Tadeusz zachorował, jak Tadeusz był sparaliżowany, potem wychodził z tej choroby, przechodził rekonwalescencję. No był taki okres, że no tak to jest, życie pędzi naprzód, tak? Biegnie to wszystko do przodu. No i to był też taki okres, w którym ja sądzę, że on był samotny, że on się czuł samotny, czuł się opuszczony. Ja się z nim wielokrotnie spotykałem, bo gdzieś tam stosunkowo blisko od siebie mieszkaliśmy. No to widać było, jak on się z tym zmaga. To znaczy, tak myślę, że człowiekowi brak takiej czynności, tak? takiej pracy, normalnego funkcjonowania. I nagle człowiek, który był w pełni sił, tak? Nagle jest choroba i nagle... Zostajesz sam z tą swoją chorobą, tak? I to był, wydaje mi się, też ogromnie ważny okres w jego życiu i w życiu ludzi, którzy go znali, tak? Bo sądzę, że byliśmy z nim. Tak, on miał to czuć. Znaczy on potem bardzo, bardzo bohatersko walczył, prawda, z tym wszystkim, on się rehabilitował. No, zwykle są takie historie, że po jednym udarze dość często przychodzi drugi, który potem kończy tą sprawę, ale w każdym razie był to człowiek, który żył i odszedł i to była naprawdę niesłychana historia. Ja sądzę, że w historii Krakowa, prawda, to on się i w historii województwa, on się naprawdę świetnie zapisał. A teraz spotkanie z panem Krzysztofem Gerlichem. Jak pan wspomina pana Tadeusza Piekarza? No jak mogę powiedzieć? Przede wszystkim ojciec chrzestny mojej córki. Kiedy został ojcem chrzestnym mojej córki, był w więzieniu chyba w Kielcach wtedy. Także to są więzy dalekie. Razem pracowaliśmy jeszcze w MKZ-cie Solidarności w 80 roku w Krakowie. Najpierw na Strzeleckiej, potem na Karmelickiej. No przyjaciel, wielki, wielki przyjaciel. Natomiast tak naprawdę to tutaj jest dużo sentymentów. Prawdopodobnie koledzy, którzy wcześniej tu się wypowiadali,
No, o tym też mówili. No, my patrzymy raczej na to, jak na coś, co było dla nas przeszłością i takim obowiązkiem, czyli uczestnictwo w tych działaniach Solidarności, które z czasem, po latach spowodowały, że mamy demokratyczną Polskę. Ale to są nasze osobiste losy i w zasadzie głównie myślimy o tym i o Tadeuszu też jako o przyjaciołach i o osobach, które dla nas były bardzo ważne. No i są do dzisiaj. Także tutaj na tej działce omawialiśmy bardzo wiele planów i to nie tylko tych związanych z Solidarnością, ale z powstającym samorządem, z działaniem Rady Miasta Krakowa pierwszej w 90 roku, w której też uczestniczyłem. Także to jest historyczne miejsce.